Czyli z grubej rury już tak, poszło. Tak, 75, ale tak, Boże, kochany, jak to wygląda. Zagraniczne wyjazdy, kontrakty, wiesz, fanki rzucające się na Karola Kłosa na ulicy, to nie o to pytam. Tylko... I co teraz chciałbyś mamie powiedzieć? Ha, zrobiłem to! Karol Kłos. Jakby ktoś nie wiedział, jest moim gościem Karol Kłos, chociaż myślę, że nie trzeba cię przedstawiać. Chociaż przyznam się szczerze, że jeden pan tutaj na pani powiedział, że nie zna siatkarzy polskiej. Wyobrażasz sobie? Super. Chcę go poznać, który to. No nie mogę ci wskazać, bo mogło być nieprzyjemne. Ale to ten. Zacznijmy od quizu. Ja zaczynam, ty kończysz. Czyli z grubej rury już tak, poszło. Tak. Dzyń, dzyń, co tam morda u ciebie? Mamy to, dobra. No pięknie, widzisz? No dobrze, bo może państwu powiemy, może nie wiecie, Karol mieszka no tak polubownie sam postanowił w Bełchatowie. A EB to jest rejestracja samochodów w Bełchatowie. Bardzo ładnie, stawiam ci ptaszek. Oczywiście. Zdałeś. Ale mam dla ciebie jeszcze drugie zadanie. Słuchaj, będzie wymagało od nas powstania. W sensie wstanięcia. Że teraz. No chodź, chodź, porównajmy się. Chodź i powstań, powstań. No dobra. To tak, ty masz 200? 200. Ja mam 175. Znaczy, myślę, że mam mniej niż 175, ale tak, Boże, kochany, jak to wygląda. Ale tak w dowodzie, jak jeszcze kiedyś tam się coś tam wpisywało, to tak podobno tam miało być. I chciałam do mojego męża teraz tutaj na bliskiej kamerze powiedzieć, Grzesiu, to nie jest 25 centymetrów. Żeby była jasność. To jest 25 centymetrów. Gdyby Grzesiu miał jeszcze jakieś wątpliwości, to nie jest 25 centymetrów. Możesz usiąść, już wiemy, ile raz dzieli. No dobrze, to przejdźmy do konkretów. Słuchaj, jak się przygotowywałam, to chciałam wymienić, poznać wszystkie twoje osiągnięcia, medale, nagrody. W sensie, no wiesz, wiedzieć, z kim w ogóle mam. Nie ma tego dużo. Nie ma tego dużo? Naprawdę nie ma tego dużo. A jesteś w stanie wymienić? No, cwaniaku, dawaj, wymieniaj. To najważniejsze, tak. No, dobrze, ale masz ich tam tak... Mistrzostwo świata w 2014, kilka mistrzostw Polski, trzy. I cały czas tą samą drużyną chyba, bo ty jesteś w Skrze od ponad 10 lat? 10? Teraz jest 12 sezon. Okej, okay. Nie znudziło ci się jeszcze? W Skrze Bełchatów. A przepraszam bardzo, ale w Bełchatowie. Nie, bo cały czas się drużyna zmienia, co jakiś czas, więc nowi trenerzy, nowe bodźce. 12 lat. A jak się zaczęła twoja w ogóle przygoda z siatkówką? I ja teraz ciebie nie pytam, wiesz, o tą wielką siatkówkę, zagraniczne wyjazdy, kontrakty, wiesz, fanki rzucające się na Karola Kłosa na ulicy, to nie o to pytam, tylko o tą taką siatkówkę, bo my jesteśmy podobny rocznik. Co prawda jesteś troszeczkę ode mnie młodszy, ale niewiele. Ale gimnazjum to się pan się obtarł, prawda? Tak, tak. Dokładnie. Gimby ja cię, nie znają. Nie znają, więc ja cię pytam o tą siatkówkę taką, wiesz, od korzenia. W sensie parkiet, trampki koniecznie na białej podeszwie. Rozwalona broda. Bo woźna krzyczy, kło, zmieniłeś buty, wiesz, żeby wejść w ogóle na salę gimnastyczną. To ja cię zaskoczę, bo ja zacząłem grać w siatkówkę dosyć późno, tak profesjonalnie nazwijmy to, w klubie siatkarskim. Stricte siatkówkę. Zawsze uprawiałem jakieś sporty, zazwyczaj to była piłka nożna, bo chciałem zostać bramkarzem. Tak. Powiem ci, masz dosyć duży zasięg rąk, to mogłoby się udać. No, myślę, że tak. No właśnie, no. To dlaczego to nie poszło w tym kierunku? Nie wiem, co poszło nie tak. Myślę, że fajniej był, znaczy, może nie fajniej, ale no, piłkarze mają trochę lepiej. Tak, no dobra, no, ale jakiś był taki moment, taki wiesz, taki trigger, że to jednak będzie siatkówka. Tak. Mój nauczyciel od WF-u w gimnazjum powiedział, że szukają wysokich chłopaków. Ja wtedy miałem 1,90 m. W gimnazjum? W gimnazjum. Okej. 1,90 m, 1,92 m i jeszcze rosłem. Więc powiedział, że jeden klub siatkarski szuka zawodników, a ja zawsze chciałem coś uprawiać, ale zazwyczaj rodzice mnie dosyć mocno hamowali w tym, że dlaczego? Nie, nie, nauka, szkoła, to i tak nie będzie przyszłości w sporcie. No rodzice też dosyć mocno fizycznie pracowali. I co teraz chciałbyś mamie powiedzieć? Ha, zrobiłem to! Nie, ja też ich rozumiem, bo oni dosyć mocno całe życie pracowali fizycznie, więc wiedzieli, z czym to się je i że to nie jest tak fajnie kolorowo zawsze. Czasami są brak siły i chęci na wszystko. No i on mnie zaprowadził na pierwszy trening. Mój nauczyciel z gimnazjum, od WF-u. On mnie wziął, zabrał. KS Metro Warszawa funkcjonuje dalej. Wychowało trzech mistrzów świata. Trzech środkowych mistrzów świata. Jestem mu za to bardzo wdzięczny, panie Mariuszu. Panie Mariuszu, jeżeli panie pan Mariuszu, nas słucha, jeżeli to... pan nas słyszy, jeżeli do pana to... Tak, on już ma 200 centymetrów jakby co. I ty jesteś z Warszawy w ogóle, Karol. Tak, to jest Warszawa, ale obrzeża bardziej. No dobrze, ale powiedzmy, że duże miasto. I nagle sportowo postanawiasz
że przeprowadzisz się do Bełchatowa. I tutaj gwiazdka dla Państwa. Nie gniewamy się, żarty będą być może suche, ale prawda, nie ma sensu się obrażać. Karol ja już nauczony sobie, do... Ja już kiedyś sobie raz zażartowałem, nie będę żartował z Bełchatowa. Ale z innych rzeczy, spokojnie. Posłucham, co ty masz do powiedzenia. Ja bym chciała dać radę wszystkim ludziom ze Zgierza, wszystkim ludziom z Łodzi, którzy chcieliby się przeprowadzić do Zgierza na przykład za pracą, a nie mogą znaleźć paszportu na przykład. Nie wiesz, wiesz o co chodzi. Więc chciałabym się zapytać, jak to jest z dużego miasta przejść do małej miejscowości, być może nie mniejszych możliwości, no bo dla ciebie akurat zawodowo to były większe możliwości. Ale jak się odnaleźć tak i tak sobie przearanżować życie, zabrać, nie wiem, wszystko na 3-4, 12 lat. To ja cię zaskoczę, bo ja, okej, jestem z Warszawy, ale ja jestem konkretnie z Powsina i tam każdy każdego zna, więc czy ty jesteś powsinuszka? Powsinoga troszeczkę. Każdy każdego zna i to też jest mała nazwijmy okay. to mała nie wiem, wieś, miejscowość, no, to są obrzeża Warszawy, to jest jeszcze Warszawa, ale no, nie wychowałem się stricte tak w mieście, dużym mieście. Czyli było łatwiej po prostu. Było dużo łatwiej, ale też wydaje mi się, że z dużego miasta do małego jest chyba łatwiej niż w drugą stronę. Tak myślisz? Tak mi się wydaje z perspektywy czasu. Wiesz A co? Tak jak mówiłaś, no dla mnie przeprowadzka do PGS Krybełchatów, która wtedy zdobyła chyba sześciokrotnie, sześć razy pod rząd była mistrzem Polski. No to był ogromny klub, znany w całej Polsce. No dla mnie to było ogromne wyróżnienie, że oni w ogóle mnie chcą tam. Mm-hmm. Mnóstwo reprezentantów Polski, nie tylko z innych narodowości, więc... Słuchaj, bo ja mam tutaj takie pytanie o tym, żeby tutaj się ludzie z Bełchatowa, broń Boże, nie poczuli urażeni. Czy mógłbyś jeszcze raz wymienić te atrakcje turystyczne Bełchatowa? Bo wiem, że z Wroną nagrywaliście taki filmik i chciałabym sobie przypomnieć, czy tam tu jest... będzie dżingiel i reklama. No dawaj. Przepraszam, ale wymieniliśmy już. Przecież Galeria Olimpia. Jest dużo rzeczy do roboty w Bełchatowie, naprawdę. A ja Galeria Olimpia. Nie podejdziesz mnie. Karol się już boi. Karol ma złe doświadczenia. Dobrze. Nie, no ja naprawdę, my dużo, sportowcy dużo nie potrzebujemy. Olimpia. Jemy, śpimy, trenujemy. Kino Galeria jakieś Olimpia, ewentualnie. Kino Helios. Koniec. Więcej ale poczekaj, bo mam jeszcze atrakcje turystyczne Warszawy. Mam wymienić? Tak. Wszystkie? 5. Po Wiśle na pewno, bo jest bardzo ładnie teraz wyremontowane. Ja tam mieszkam i tam się urodziłem na Solcu. Mhm. W szpitalu na Solcu, niedaleko miejsca, gdzie teraz mieszkam. No, widzicie? Nie, no nie... W Bełchatowie to łatwo wymienić, a w Warszawie rzadko to już nie bywam jest. W Warszawie. Ale nie, ja dużo czasu spędzam na Powiślu, bo bardzo mi się podoba tam. Ja mam do ciebie prośbę. Chciałam, żebyś mi wytłumaczył jedną rzecz, bo ja nie wiem, co to jest atak z pajpa. I chciałabym, żeby się cała Polska dowiedziała w końcu, co to jest atak z pajpa, bo podglądałam wczoraj twoje TikToki. Zapraszam. I proszę Państwa, dzieje. Karol tam się wyśmiewał z ludzi, którzy nie wiedzieli, co to jest atak z pajpa. Tak oczywiście nie wprost, ale coś było, chciałbym z nią być, chciałbym z nią chodzić, ale nie wie, co to jest atak z pajpa, więc... To jest trend. Ja być może chciałabym mieć podjazd do ciebie, ale nie wiem, co to jest atak z pajpa. Mam, ale nie zaglądaj tam lepiej. Ale coś się dzieje. No właśnie nie. To nie jest takie tylko do podglądania? To takie do podglądania właśnie. Czy publikujesz też jakieś No niby tam coś próbowałam, ale tutaj nie ma się czym chwalić, naprawdę. Nie ma. Co to jest atak z pajpa? Więc, boisko jest podzielone na kilka stref. No. Jest 6 stref i przedzielone linią 3 metra. No. Więc atak z pajpa to jest atak z tej środkowej strefy za linii 3 metra. Dziękuję. Koniec. Proste. Poczekaj, atak z środkowej strefy, czyli z drugiej linii. Ze środka. A, czyli taka petarda, takie petardinio. Takie idzie, ja idę na krótką, nie dostaję piłki i ktoś za mnie atakuje. A, to taka zmyła. Dokładnie. Umiesz już to? Tak, umiem udawać i nie dostawać piłek i nie atakować. To udało jest bardzo, się parę razy to jest, zdobyć. To jest bardzo proste. Dobrze. I jeszcze jedna sprawa. Z ostatnich TikToków wynika, że próbujesz pana Matczaka Matę na jakiś challenge na schodkach zaprosić. No, troszeczkę, nie piję alkoholu. Proszę Państwa, Karol to jest człowiek, który nie pije trzeci dzień alkoholu i na swoim TikToku postanowiłeś, flexuje że... Flexuje się na Matę, jak to mówi młodzież. No i co, i Mata odpowiedział, czy... Znaczy, ja miałem jakiś tam z nim... Nie będę się chwalił. Kiedyś coś tam odpisałem, on mi coś tam odpisał, polubił. Ale nie mamy dobrego kontaktu, wiadomo, on jest teraz wielką, wielką, wielką gwiazdą. No, ale ja bardzo szanuję jego okazało, twórczość że... i bardzo lubię słuchać jego, coś tam podgadywałem. No, tak. Żeby się nie okazało, że o suchym ryju będziesz musiał przez parę lat, tak, zanim on się do ciebie odezwie na ten challenge. Może tak być. Spotkamy się ale za parę tak, lat, Karol, nie, nadal nie pije, Mata się nie odezwa. Nie piję, w trakcie sezonu nie piję alkoholu. W ogóle? Słuchaj, to w ogóle. Są izotoniki. Wino czasami, jakąś lampkę. Z paluszkiem w górze. Albo butelkę, nie? Lampkę bardziej.
Trzy problemy ludzi wysokich. Oprócz tego, że boli głowa. Tak, bo tak, się często uderzamy o różne rzeczy. No. Bardzo często, ale to nie jest problem. Jak wchodzisz, to zawsze dzień dobry, żeby nie zahaczyć. Wsiadanie do samochodu. Okej, ja widziałam, że samochodem jeździsz, także wygodnie. Spoko, tam? Nie mój. Ale wygodnie w tym samochodzie. Proszę wygodnie. Państwa, to jest takie auto, że dupcią się szura po ziemi i tak w sumie to wygląda. Jak tutaj w sumie. No proszę cię bardzo. Tylko, jeszcze kierownicę. No właśnie, gdzie te nogi zarzucasz? Między kolanami. Gdzie te nogi zarzucasz tam? Między kolanami. Tak. No to właśnie to jest największy problem, żeby rozprostować nogi w samochodzie. A próbowałeś wyciągnąć pierwsze siedzenie i siadać na przykład na ostatnim? W tym samochodzie nie ma drugiego rzędu. Przepraszam, ja wiecie, bieda człowiek, no nie, że takimi samochodami, więc... Ten samochód jest w ogóle chyba słynniejszy ode mnie na TikToku, tak mam takie wrażenie. Ta Toyotka, co tam tutaj przyjechała. To ty powiedziałaś. Się wypipczy się, jakby co tutaj nie było, wiesz, krypto reklamy. Dobrze, przejdźmy do miłości. Uhu. Olu, pozdrawiamy cię z tego miejsca bardzo mocno. Ja mam takie pytanie do ciebie. Jak wy się poznaliście? Bo tutaj jak coś... to się stało, że ona cię chciała? Jak to się stało, że z tą grzywką spryskaną na lakier, tak proszę państwa, że po prostu żaden wiatr by jej nie ruszył. Ta biedna dziewczyna jednak odwróciła się i powiedziała, no dobra. Poznaliśmy się w liceum. Ja byłem w trzeciej liceum, Ola jest 2 lata młodsza ode mnie, ona była w pierwszej liceum. Zobaczyliśmy się na przerwie szkolnej i nagle strzelił amor. No dobra, no ale Nawet jest taka anegdotka, że chwalę się swojemu przyszłemu świadkowi, Pączkowi, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, i to było u niego w mieszkaniu, że ta dziewczyna będzie moją żoną. I on może to potwierdzić. Dziękuję. Okej, ale powiedz mi, to zawsze było tak pięknie, że wiesz, że już wtedy ten amor upolował z kuszy i już jesteście od tej pory razem? Czy były jakieś takie, wiesz... Nie mieliśmy przerwy, jeżeli o to pytasz. Nieźle, Ola. Nieźle. No, dla niej ogromne pokłony, bo nie jest łatwe życie ze sportowcem. Nie tylko siatkarzem, ze sportowcem. Myślę, to jest dużo wyrzeczeń i ciągle mnie nie ma. Mm-hmm. I na przykład umawiamy się, pamiętam takie też historie, że umawiamy się na wspólny dzień, a ja przyjeżdżam i mówię, cześć, mamy 45 minut, a potem lecę do Japonii. Do zobaczenia za 3 tygodnie. Więc no, jest ciężko. Mieszkacie sobie w Bełchatowie. To już ustaliliśmy we dwójkę i przychodzi pandemia. Mhm. I jak to wasze idealistyczne życie, wiesz, od liceum się zmienia? Bo gdzieś przeczytałam, czy pod którymś twoim postem, że no, dochodzi do starć. No jednak pandemia już chyba wszystkie związki, jak mogła, to utwardziła, a jak nie utwierdziła, to wiesz, to rozwaliła. Co wam dała? Czas się dla mnie zatrzymał. Dla mnie to był, przepraszam, to oczywiście był bardzo trudny czas dla nas wszystkich i ogólnie dla całego świata, ale dla mnie to był fajny czas takiego wytchnienia, spokoju. Moje życie zwolniło, miałem czas na wszystkie inne rzeczy. Przeprowadziliśmy się z Bełchatowa do Warszawy, bo w Warszawie też mamy mieszkanie i ten proszę czas spędziliśmy w Warszawie. Proszę bardzo, dwa mieszkania w Polsce. Dwa mieszkania w Polsce. W tym jedno w Warszawie. W tym jedno w Bełchatowie. No. Moje. Znaczy jeszcze banku, ale... Mordo. Ja widziałam, że sąsiada twój jakoś rapuje do maty tam ostatnio na balkonie. Widziałam. Też masz takich fajnych sąsiadów. Sympatycznie. Bardzo, bardzo fajnie. Dobrze, przenieśmy się, bo jesteśmy w takiej scenerii, a nie innej, łazienkowej, do czasów dzieciństwa Karola Kłosa. Tak. Tak kąpałem się w wannie. Jak wyglądał twój dom rodzinny? Powiedz mi. Ilu was tam było? Czy to był to bloczek, spłyty i ci się nie mieściły nogi, jak siedziałeś na kibelku, już tutaj miałeś drzwi, wiesz, co chodzi? Dom jednorodzinny. Tak jak mówiłem, moi rodzice pracowali fizycznie, byli rolnikami. Mhm. Kiedyś jako mały chłopak się wstydziłem tego, ale teraz się nie wstydzę, wręcz przeciwnie. Super, miałeś swoje jajeczka, pewnie swoje kurki. Nie mieliśmy kurek. Próbuj dalej. Mleczko świnek od krówki? Też, nie, świnki pamiętam kiedyś. Mleczko od krówki? Nie mieliśmy krówek. Ziemniaczki swoje? Oczywiście. A jak? No, najlepsze. Owocki jakieś swoje, tam jakiś agreścik, jakieś malinki. Przetwory, jakieś... pewnie słoiki, tak no, robiła i tak dalej. No, ale jak wyglądało tam w środku? Dom. Tak. W sensie, ile nas było. Ja mam siostrę jeszcze starszą, Anię też. Wszystkich pozdrawiamy, Aniu. Jezu, wszystkich pozdrawiamy. Pozdrawiam. Mam siostrę starszą, rodzoną, 5 lat, jest starsza ode mnie, 8-4 rocznik. Rodzice. Mieliście osobne pokoje? Za nią? Razem na początku, a potem ona dostała swój, a ja zostałem w tym naszym jakby wspólnym.
Mieszkałem w domu rodzinnym do 19 roku życia, jakoś tak do 20. I potem się wyprowadziłeś od razu grać? Tak, potem grałem 2 lata w Warszawie też. Pierwszy rok w Warszawie mieszkałem jeszcze z rodzicami, z siostrą i ciocią i dziadkami, którzy jeszcze wtedy żyli. Tak. I później się stwierdziłem, kurczę, zacząłem zarabiać. Przepraszam. Tą scenografię na przyszłość dla siatkarzy będziemy troszeczkę można dalej Można troszeczkę odsunąć to. Tak. Więc poczułem trochę wolność i mówię, a co się będę kisił w domu rodzinnym, będę mógł się spotykać gdzieś z Olą sam. Więc, więc wynająłem mieszkanie w Warszawie. A jak wyglądało tam w środku? Pamiętasz łazieneczkę? Pamiętam. Były 2 łazienki, w sumie 3 łazienki. 2 wanny, 1. Miałaś 3 łazienki? No bo to był duży taki piętrowy dom. Prawda. No, można. Można się bawić pod Warszawą. No i dobrze, no jak one wyglądały? No, kafelki, kolor, ustawienie. Ja cię kręcę. No, kremowe, mi się wydaje. Z tego, co płyteczki. Pamiętam. Płyteczki. Wszędzie do wysokości pełnej? Tak, mi się wydaje. Płyteczki takiej wielkości. Wanienka? 25 centymetrów. Na 25 centymetrów. Grzesio, to nie jest 25 centymetrów. Wanna? Wanna, ale też na górze był prysznic. U mojej siostry, ma do wyboru. Pałac. Tutaj ludzie przychodzą, opowiadają historię, no prawie w latach 90. Wiesz, 40 metrów mieszkania, mieliśmy jedną łazienkę, nie, no ja przesadzałam się na toalecie, to już kolanami pukałam, wiesz, do pokoju, a tu proszę Karol, przychodzi kłos, 3 łazienki. Nie, łazienka była mała, łazienka była, 3 łazienki, ale wszystkie były takie malutkie. No i to też nie był żaden krzyk mody. Tak? A teraz jak macie w Bełchatowie? Jakie są trendy w Bełchatowie? W Bełchatowie mam tylko prysznic, bo wanna by się nie zmieściła, ale taki dosyć większy i... A, szerszy, to jest ten prysznic, pod którym siedziałeś kiedyś nie, na TikToku to jest w Warszawie. I płakałeś? Nie, to nie to. No, w Warszawie mamy 2 łazienki. Jedna wanna duża, taka, żebym sobie nóżki wyprostował i trochę odpoczął po meczach w ciepłej wodzie i soli, a prysznic taki na szybko, żeby się ogarnąć, popłakać po nieudanej, po nieskończonej piłce. A powiedz mi, można powiedzieć, że jesteś człowiekiem spełniony. No masz 32 właśnie lata. Nie lubię o sobie tak myśleć, bo ja bardzo... Okej, mówiliśmy na początku, że dużo osiągnięć i dużo jakichś medali, pucharów i tak dalej, ale ja bardziej patrzę pod kątem, czego nie udało mi się wygrać. I zawsze chciałem więcej. I dalej tak jest, że chcę więcej. A co jest więcej. Jeszcze na twojej liście takich must have? Medal Igrzysk Olimpijskich to na pewno, ale może być ciężko za 3 lata, bo będę starym dziadem już jak na środkówkę. Słuchaj, rozmawialiśmy o pudzianie przed wejściem na antenę. Znaczy jest to do zrobienia, także spokojnie. Ale dużo rzeczy musi się ułożyć i nie wszystkie są zależne też ode mnie, więc... Będę próbowała, co wyjdzie, to... Ja mam dla ciebie pytanie od widzów. Tak, mam takie pytanie od widzów. Ja wczoraj zadałam im pytanie przed wywiadem. A gdzie? A na moim Instagramie. A, super. No, a wiesz, jakie było zainteresowanie? Bo cały czas mi telefon pikał. 5 osób, cały czas mama pisała. Tak, zapytaj Karola, czy mógłby mi ten słoiki z góry zdjąć, bo gość nie było 2 lat. Nie było takiego pytania, były bardziej, powiedziałabym, ambitne. Dobrze, super, zamieniam się w słuch. Klub, w którym chciałbyś zakończyć siatkarską karierę. PGS Krabbe Chaty. No przecież to pięknie wyglądało, jakbym tam był, nie wiem, 18 Proszę Państwa, sezonów. Proszę ale ten człowiek jest przewidywalny normalnie, 18 naprawdę. 18 sezonów. Nie wiem, dobra, albo zostawię sobie drugą furtkę. Klub jakiś w Warszawie, w domu. A nie jakiś zagraniczny? Środkowi nie chciałbyś jak Szczęsny mieszkać za granicą i kurde, z no, samochodami? Jak Szczęsny to bym chciał, gdzie mam podpisać? Ale, nie chciało w tą piłkę nożną. Realnie patrzę na swój świat i myślę, że w domu by było fajnie zagrać w Warszawie. Kiedy wrócisz do live'ów z innymi siatkarzami? Lud się domaga. Tak, był taki epizod, że przeprowadzałem wywiady. Na to. Prowadziłem no swój podcast. Ale to była przerwa też. To zaczęło się jeszcze przed pandemią, kontynuowałem w pandemii, bo miałem dużo czasu, ale to naprawdę jest, pochłania dużo czasu, dużo energii. Jest ciężko to łączyć z prowadzeniem mediów społecznościowych, Instagrama, TikToka teraz. I jeszcze się umawiać w międzyczasie na jakieś rozmowy, a też przydałoby się przygotowywać. Więc no, może kiedyś do tego wrócę, ale na razie nie mam na to czasu po prostu. Najzwyczajniej tak, bo co to ja ci daję cynka, że po prostu ludzie proszą. Super, bardzo, bardzo, bardzo mi miło. Tutaj nie jest pytanie, tylko był komentarz i cytuję go w pełni. Boziu, Karol, fab. Tak, fab. Bo jakaś pani napisała, Boziu, Karol, fab. Że fajnie. No chyba tak. Tak to zrozumiałam. Także pozdrawiam cię od tej pani.
Czy widziałeś kiedyś małego gołębia? Ktoś zadał takie pytanie. Czy Karol Kłos widział kiedyś małego gołębia? Nie, widziałem kiedyś gołębia bez nóżki. Dobra, ale w ogóle to jest w ogóle mega, to jest, mega zajawa. Małych, czy widziałeś małego gołębia? Może one są w gnieździe gdzieś. Ja nie wiem, ktoś mi zadał to pytanie wczoraj w sensie tobie. I ja dopiero wychodzą straszyć ludzi później, jak już są dorosłe. Z w Krakowie, z jak się zerwą wszystkie? Czyli nie, nie widziałeś nie mojego gołębia. Nie widziałem. Ja też nie widziałam mojego gołębia, małego mnie nie istnieją. Fajne, nie? To jest śmieszne. Nie widziałam mojego gołębia. Czy są kibice, którzy zapadają w pamięci? W sensie jakieś wydarzenia z kibicami? Są. Przypomina mi się kibicka, blondynka, taka młodsza dziewczynka, która miała taką bluzę, mówią, że nie ma, mówią, że nie ma ideałów, a jednak jest Karol Kłos. Jest trochę narcyzik. No, powiem ci. Jest już śpiewają o tobie w piosenkach już. Ludzie noszą bluzy z twoim nazwiskiem. Jest dużo jest takich kibiców, którzy zapadają w pamięci. I była taka pani po Mistrzostwach Świata, zawsze o niej wspominam. Starsza pani, która podeszła w galerii i mówi, że przepraszam, ona nie chce przeszkadzać, ona chciała tylko uścisnąć dłoń i podziękować za to wszystko, co dobrego zrobiliśmy. Bez zdjęcia, bez takich, po prostu tak. Dziękuję. A Karol się już do zdjęcia ustawiał. A nie, nie ma jednak zdjęcia, no to przepraszam. Sorry. Ile centymetrów? 25. Krzysio, to nie jest 25. Ile centymetrów włosów zostało, żeby je ściąć? I w ogóle dlaczego zapuszczasz włosy? Bo nie wszyscy. Bo to dalej zadają pytania. Tak, to są pytania od ludzi. Nie ściąłem jeszcze, bo mi szkoda. 3 lata już zapuszczam. Myślę, że jest już 30 centymetrów. No, czyli Grzesiu, tyle. Musielibyśmy, akurat mam koka, jakbyśmy rozpuścili. No jest tak, jest już dobrze. Okej, okay, i powiedz, bo tak jak powiedziałam, ja oddam na pewno, na Rack and Roll jest taka fundacja. Tak jest. Oni robią peruki z włosów. Mam nadzieję, że z moich, to mam boki wycięte w ogóle, więc mam nadzieję, że ta ilość włosów i tak jakoś w jakiś sposób im tam pomoże. Na pewno oddam, jak będę chciał ścinać. W tym momencie pewnie jakbym chciał ściąć, to bym musiał tak dosyć na zapałeczkę. Okej. Okay. Ale myślę też o tym, żeby ściąć na zapałeczkę, żeby coś zmienić, odmienić. Bardzo ci dziękuję za tę część rozmowy, bo spokojnie, już? Jeszcze przed nami druga. Nie, no zobacz, tam się dzieje za tobą. Piłeczki, wanna i tutaj moje jeden wielki znak zapytania nad głową. Czy Karol Kłos zmieści się do wanny, proszę państwa? Dowiecie się w następnym odcinku. Tak, dokładnie. Jak nie, to mu wystawimy giry. O, to jest po łódzku. Giry ci wystawimy giry za wannę i po prostu będziesz tak jak taka żaba, dobra? Możemy spróbować. No dobrze, no to my jesteśmy gotowi. Zapraszamy na drugą część. No to wanna. Ready or not? Here I come. Teraz będą trudne pytania. Tak, dokładnie. Tylko tam mi się, wiesz, nie utop w tych kulkach. Ale w ogóle chciałabym zwrócić uwagę na to, że zobacz, wanna niepozorna. Zmieścił się Karol Kłos, proszę państwa. 2 metry wysokości, delikatnie wystają płetwy tam, prawda? Widać na końcu, ale... Przyznam szczerze, że jak patrzyłem z boku, to myślałem, że się nie zmieszczę. Czyli można brać. Brać dla wysokich. Wanna dla wysokich. Będzie jakiś rabacik? No coś tam się, jakiś kodzik się... Asiu! Ale będzie, widzisz? Dobra, mamy to. Słuchaj, zasady tej gry są takie, że losujesz sobie 5-6 kulek. Kulek? 5-6 kulek. Myślałem, że do końca wszystkie trzeba. No, jesteś na to gotowi, żeby do końca zostać tutaj z Karolem? Myślę, że 6 rozwiąże nam bardzo dużo wątków i tematów. I baw się dobrze. Dawaj. I tak? Okej. Okay. Nikt się nie pogniewa. Nie rozumiem fenomenu. 3 kropeczki. No. Jest kilku takich influencerów, ludzi znanych, których fenomenu nie rozumiem, ponieważ są... Nie wiem, nic za nimi jakby nie idzie. W sensie robią wywiady, robią rzeczy, ale to nie ma żadnej wartości i tego fenomenu nie rozumiem. Nie rozumiesz fenomenu influencerów? Nie influencerów, bo nie chcę obrazić influencerów. Może celebrytów niektórych, może bardziej ludzi internetu niektórych, którzy zrobili jakieś głupie rzeczy i po prostu są znani z tego, że zrobili głupią rzecz.
Moja żona jest dla mnie opoką, skałą. Karol na coś liczy po powrocie, czuję. W wannie. Buforem bezpieczeństwa, spokojem, siłą. I tak mógłbym wymieniać. I to jest prawda. Pozdrawiamy Olę. Pozdrawiamy cię, Olę. Jezu, ale ci łezka wokół zakręciła. Nie, ja po prostu jestem tym samym, jest dla mnie mój mąż, wiesz. Grzegorz. Wracam jutro, jakby co, to wiesz. My nie mamy wanny, jakby co. Nie możemy. Tylko prysznic. Nie możemy w wannie. Ale prysznic duży, no. Ale to nie o mnie wywiad, także drugie, trzecie pytanie. Mów do kamery, ja sobie dalej tam popatrzę. Sportowe porażki uczą mnie cierpliwości, o której rozmawialiśmy na pewno. W ogóle sportowe porażki ja odbieram zazwyczaj jako lekcję, bo nie jesteś tak słaby... O, teraz będzie, ale mi to przyszło. Nie jesteś tak słaby jak twój ostatni mecz i moim zdaniem nie jesteś tak zajebisty jak twój ten ostatni dobry mecz. Więc, A którą z tych porażek najbardziej wspominasz? Najbardziej bolesną? Chyba na Igrzyskach Olimpijskich w ćwierćfinale, gdy w Rio nas sprali po prostu Amerykanie boleśnie. No, przygotowujesz się do tego 4 lata, ostatnio 5, chłopaki. Ja też brałem udział w tych przygotowaniach i no, było kilka takich porażek, które odebrałem. Na szczęście teraz umiem patrzeć na to z dystansem i uczyć się po prostu na tym. I dzięki temu czuję, że staję się silniejszy, bo przeżyłem dużo więcej. Ojej. Sport to przede wszystkim. Widzisz, ktoś głębokie pytania tu układał po drugiej stronie. Pot, krew i łzy. Nawet mniej więcej, no, Karol. To, co widzicie w telewizji, to jest tylko wierzchołek i ułamek. To jest już sama przyjemność, a niestety to, co najgorsze, jest każdego dnia. I wstajesz rano, wszystko boli, wypijesz kawkę, rozruszasz się. Idziesz na trening, monotonia, Bełchatów, ciemno, zimno. Pozdrawiamy Bełchatów. Nie, żartuję oczywiście. I Galerii Olimpia. I Grycana w Galerii Olimpia, bo tam powstają wszystkie najlepsze pomysły nasze, które wymyśliliśmy. Kadrowe? Znaczy w sensie... W sensie takie influencersko... z Olą, z Andrzejem Wroną, z chłopakami innymi, z którymi tam zawsze... Chodzicie tam, na lody do Grycana. Tam jest jakieś takie trójkąt. Na kawkę do Grycana. Tam jest jakiś taki trójkąt z dobrą energią. Sobie sprzed 15 lat powiedziałabym... Nie martw się, Karol. Wszystko będzie dobrze. Najgorsze jeszcze przed tobą. Ale byś jakiś rady, nie będzie życiowe, bolało. Sportowe. Wcześniej byś do Oli podbił. Powiedziałbym, że Karol po 30 już nie boli. Bo miałem dużo takich przewlekłych kontuzji, które gdzieś tam mnie... I co, po 30 już naprawdę, magicznie przestało bolać? Znasz swój organizm dużo lepiej i wiesz, co robić, żeby nie bolało. Wiesz, jak się przygotować do tego, żeby nie bolało. Wiesz, kiedy odpocząć, wiesz, kiedy powiedzieć stop, muszę przerwać. Muszę sobie zrobić przerwę, bo nie dam rady, bo moje ciało krzyczy, że nie da rady. No, pozdrawiamy pana dźwiękowca. Cały czas trzymam ją w jednej ręce, ale tak udawałem troszeczkę. Gdybym mógł powiedzieć wszystkim ludziom na świecie jedną rzecz, to byłoby to. No. Szanujcie się. Dziękuję. Moim państwa gościem był Karol Kłos, 2 metry wysokości, 25 centymetrów nas różni, ale to już ustaliliśmy. Numer buta 48. Mam ochotę zrobić. Ale poczekaj, tylko to powiem do końca, dobrze? Super się z nim gadało, pozdrawiamy Bełchatów, pozdrawiamy Zgierz i zapraszamy was na kolejne odcinki, być może z innymi sportowcami, być może z kolegami z kadry i tego. No, oglądajcie nas. Jest super, zapraszam was bardzo serdecznie. Bardzo. Ja posprzątam.